jeśli będziemy mieli do czynienia z jakimiś radosnymi piosenkami, nie daje to wiernym do zrozumienia tego, że mają tutaj do czynienia z Chrystusem, ale mają do czynienia z Chrystusem umęczonym za ich grzech. Nie jest to uobecnienie Chrystusa zmartwychwstałego. Jest to swojego rodzaju pomieszanie, ponieważ mamy na mszy do czynienia z zupełnie inną rzeczywistością. Intuicja wiernego jest ukierunkowana całkowicie błędnie. W niebie zapanowała jakby cisza na pół godziny. Kobieta nie powinna wystawiać się na widok obcych ludzi, ponieważ byłoby to dla niej hańbiące. Przy ołtarzu dzieje się coś nadzwyczajnego, do czego dostępu nie powinni mieć wszyscy, a jedynie wybrani. Przypomnieć sobie o swoim ostatecznym celu, przypomnieć sobie o śmierci. I jest ogromnie przykre i tak naprawdę karygodne, że nowa msza odbiera współczesnemu wiernemu katolikowi tę możliwość. To msza trydencka przekazuje sposób doskonały. Tradycjonaliści nie oceniamy tych osób, nie oceniamy także księży, którzy sprawują nową mszę. Chodzi tutaj o to, że nowa msza przez swoją specyfikę daje słabsze warunki do rozwoju duchowego. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, dlatego że filmy pojawiają się na naszym kanale regularnie. Publikujemy filmy tutaj ja i mój mąż. Jesteśmy wiernymi tradycji katolickiej i w tym też temacie wypowiadamy się głównie na tych filmikach, też w duchu generalnie tradycji katolickiej, dotykamy też innej tematyki, podejmujemy też tematy związane z polityką, życiem społecznym, ale też właśnie tradycją katolicką i życiem duchowym. Jeśli więc interesuje Cię taka tematyka, to zachęcam do zasubskrybowania. Kliknij też w dzwoneczek, żebyś dostawał regularnie powiadomienia o wszystkich filmikach, które tutaj publikujemy. Jeśli masz ochotę, wpadnij też na nasze Instagramy, do których nazwy wyświetlam gdzieś nade mną i do których linki znajdziesz też w opisie. Zachęcam też do odwiedzenia naszego profilu na portalu patronite.pl, gdzie możesz wesprzeć naszą działalność finansowo. Jest to dla nas niezmiernie pomocne, dlatego że dzięki temu nasz kanał może się rozwijać. Dzięki temu filmy mogą powstawać regularnie i mogą być tutaj publikowane. Za każdą dotychczasową pomoc, jaką już od Was otrzymaliśmy, serdecznie dziękujemy. Osiągnęliśmy już pierwszy cel na Patronite, który pozwolił nam zrealizować założenie, żeby co tydzień zamieszczać tutaj katolickie podsumowania tygodnia, w których publikujemy informacje z ubiegłych tygodni i staramy się je komentować w sposób właśnie z perspektywy tradycyjnego katolika. Mam nadzieję też, że niebawem uda nam się osiągnąć kolejny cel, którym jest 1800 zł miesięcznie i dzięki któremu to będziemy mogli rozpocząć jeżdżenie po podróżowanie po Polsce i kręcenie filmików z miejsc ważnych dla kultu katolickiego w Polsce. Mamy już upatrzone kilka miejsc, które myślę będą bardzo ciekawe, o których też raczej mało osób wie, a są to bardzo ważne sanktuaria jednak właśnie dla Polaków, dla katolików. I mamy nadzieję, że będziemy w stanie przybliżyć Wam te miejsca. Dlatego serdecznie zachęcamy Was do tego wspierania nas na tym portalu. Link oczywiście jest w opisie i też gdzieś nade mną wyświetliłam go prawdopodobnie przed chwilą na ekranie i myślę, że mogę już przejść do tematu odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka jest temat niepozorny i mało poruszany. Jest nim cisza. Cisza konkretnie na liturgii katolickiej. Jako że żyjemy w czasach posoborowych, w czasach, gdzie aktywnie wdrażana jest, już tak naprawdę wdrożona została reforma posoborowa, a nawet poszło to jeszcze dalej, ponieważ reforma nie miała w założeniu aż tak daleko idących zmian w liturgii. To, co się obecnie dzieje, jest jeszcze bardzo mocnym przeinaczeniem tego, co miało dziać się z liturgią zgodnie z założeniami ojców soborowych, a także idzie to jeszcze dalej, wręcz w stronę nieraz profanacji, ale to jeszcze inny temat. Natomiast to, jak obecnie wygląda liturgia, jak obecnie jest sprawowana liturgia, bardzo często kłóci się z tymi założeniami, jak liturgia wyglądać powinna w taki sposób, aby była ona prawdziwie odzwierciedleniem liturgii niebiańskiej i aby ona nas, wiernych, pociągała właśnie w kierunku nieba. Jednym z problemów współczesnej liturgii jest właśnie przeciwieństwo ciszy,
a więc hałaśliwość. Obecna liturgia jest bardzo nieuporządkowana, bardzo często dominującą jakby rolę przyjmuje dialogowanie pomiędzy kapłanem a wiernymi. Jest bardzo okrojone miejsce na tę właśnie ciszę, co jest bardzo błędne, ponieważ cisza jest niezwykle istotna w liturgii. Oczywiście ja nie mówię tutaj o tym, że na wielu mszach także ta cisza jest zachowana, powiedzmy po konsekracji i w pewnych tam momentach na nowej mszy jest, ale chodzi o to, że pełni ona rolę jakąś taką drugoplanową. Tej ciszy jest mało. Zresztą myślę, że każdy, kto chodzi tak naprawdę na mszę trydencką, każdy, kto był pierwszy raz na mszy trydenckiej, każdy, kto chodził dotychczas na nową mszę i poszedł po raz pierwszy na mszę trydencką, jednym z pierwszych takich cech charakterystycznych mszy trydenckiej było właśnie to, co mu się rzuciło w oczy, to właśnie to, że na tej mszy jest znacznie więcej ciszy niż na mszy nowej. Na mszy nowej, tak jak powiedziałam, więcej czasu zabiera po prostu dialogowanie kapłana z wiernymi i ewentualnie jakieś śpiewy. Tej ciszy jest naprawdę bardzo mało. To samo dotyczy na przykład postawy klęczącej. Na mszy trydenckiej znacznie więcej czasu jest przeznaczonego na taką adorację, którą wierni odprawiają właśnie w postawie klęczącej. O postawie klęczącej myślę, że też warto będzie zrobić odcinek. Mam nadzieję, że podejmiemy i ten temat. A wracając do tematu ciszy. Dlaczego cisza jest właśnie taka ważna i dlaczego nie można spychać jej na drugi plan? Dlatego, że zajmuje ona niezwykle ważne miejsce. W tym celu, żeby przedstawić Wam te właśnie znaczenie ciszy w liturgii, postaram się w miarę krótko i precyzyjnie omówić jej funkcję. Pierwszą funkcją ciszy jest taka funkcja nadrzędna, która tak naprawdę dotyczy całej liturgii, w którą cisza jest wpisana. Jest to funkcja odzwierciedlenia liturgii niebiańskiej. Msza święta tutaj na ziemi polega na złożeniu ofiary z ciała Chrystusa, z życia Chrystusa, Panu Bogu. Jest ona obudowana w taki sposób, ma ona taką formułę, która dąży do oddania Panu Bogu chwały. To właśnie odbywa się na liturgii niebiańskiej, która jest nieustająca, która będzie trwała przez wszystkie wieki. Osoby zbawione, czyli święci, również aniołowie, oczywiście Królowa Nieba, Matka Boża, wszyscy trwają w nieustannym oddawaniu chwały Panu Bogu w Trójcy Świętej. W niebie ofiary oczywiście już nie ma, dlatego to podkreśliłam, że są to jakby dwie różne rzeczy, że tutaj na ziemi msza święta polega na ofiarowaniu i obudowaniu tego oddawaniem Panu Bogu chwały. Poza tym, że ofiara sama już oddaje Panu Bogu chwałę, to my oddajemy jeszcze do tego Panu Bogu chwałę na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Czyli wznosimy do Niego nasze serce, co jest właśnie szczególnie podkreślone w modlitwie prefacji. I to właśnie niebiańskie uwielbienie, które jest oddawane Panu Bogu w niebiosach, nazywa się liturgią, nieustającą liturgią niebiańską. I msza ma być jego ziemskim odpowiednikiem. Oczywiście to, co dzieje się na liturgii niebiańskiej, przekracza nasze możliwości pojmowania, dlatego wszelkie pojęcia, którymi będziemy się posługiwać tutaj na tym świecie pozaziemskim, w tej rzeczywistości duchowej, mają jednak troszeczkę inną wymowę, niż my jesteśmy w stanie tutaj sobie wyobrazić. Ale to, co możemy powiedzieć, to na pewno tyle, że w niebiosach trwa bezustanna, doskonała modlitwa, śpiew i uniżenie przed Panem Bogiem. Jest tam harmonia, panuje tam harmonia i porządek. Chwała, która jest oddawana Panu Bogu w niebie, jest przepełniona doskonałą harmonią. U nas na ziemi harmonia wyraża się, zwłaszcza w takich realiach, w jakich żyjemy, harmonia wyraża się przede wszystkim w ciszy. Wiemy także, że sam Pan Bóg przychodzi w ciszy. Aby tę niebiańską harmonię odzwierciedlić, tutaj na ziemi potrzebujemy stworzyć przestrzeń, w której będzie miejsce zarówno
na śpiew, jak i na ciszę, żeby znaleźć między tym właściwy balans, a także aby odzwierciedlić to, co intuicja już starotestamentalna nam mówiła o Panu Bogu. Znajdujemy w Starym Testamencie słowa o tym, że Pan Bóg nie przyszedł w wichurze, nie przyszedł w burzy, przyszedł w cichym powiewie, łagodnym powiewie wiatru. Zatem cisza daje po prostu nam do zrozumienia o tym, że Pan Bóg jest nie tylko niezwykle potężny, ale z jednej strony jest także łagodny i delikatny. I cisza pozwala nam sobie to uzmysłowić. Cisza pozwala tę właśnie łagodność i uporządkowanie Pana Boga oddać na nasze ziemskie warunki. Tutaj na ekranie zamieszczę ten cytat ze Starego Testamentu, który mówi właśnie o tym, że Pan Bóg nie pojawił się w niczym, co wywołałoby w nas jakiś niepokój, czyli właśnie, tak jak powiedziałam, w wichurze czy w trzęsieniu ziemi, ale w łagodnym powiewie wiatru. Wiemy także z Księgi Apokalipsy, z której też zamieszczę ten fragment, w miejscu, gdzie mamy opis liturgii niebiańskiej, jest napisane o tym, że przed otwarciem siódmej pieczęci, tutaj są właśnie, jest mowa o już przygotowaniu się do dnia sądu ostatecznego, wiemy, że przed otwarciem siódmej pieczęci w niebie zapanowała jakby cisza na pół godziny. Także stąd też możemy wnioskować, że cisza jest jakimś elementem, który tutaj na ziemi powinien się znaleźć, aby doskonale, jak najlepiej odzwierciedlić tę liturgię, która odbywa się w niebie. Drugą funkcją ciszy w liturgii jest funkcja, którą ja nazwałam funkcją zasłony. I już tłumaczę, o co chodzi. Tak jak to bardzo dobrze ujął ksiądz Grzegorz Śniadoch w jednym ze swoich kazań, powiedział on, że w teologii katolickiej, że w wierze katolickiej generalnie funkcjonuje coś takiego jak teologia zasłaniania. I zdecydowanie jest to bardzo słuszne i trafne spostrzeżenie, dlatego że wiemy już od Starego Testamentu, tak naprawdę właśnie od czasów Starego Testamentu, wiemy, że wszystko, co było drogocenne, wszystko, co było, co stanowiło jakiś skarb ludzi, było okrywane, było zasłaniane, nie było dopuszczane dla wszystkich. Jakby nie wszyscy mieli dostęp do tego, co było takim największym skarbem, tak? Myślę, że ta intuicja jest również w człowieku. Jest to jakby zapisane naturalnie w naszych duszach. Mówię duszach, bo to dotyczy właśnie spraw wyższych. To nie jest jakby kwestia tylko intelektu, to jest kwestia wyższości stworzenia ludzkiego nad wszelkim innym stworzeniem. Mówię oczywiście o stworzeniach ziemskich, tak? Człowiek ma nie tylko rozum, ale ma także duszę, w której są zapisane pewne prawidłowości. I jedną właśnie z takich prawidłowości jest dążenie do tego, żeby chronić to, co jest najbardziej drogocenne. I to ma również przełożenie na liturgię. Tak jak w Starym Testamencie zasłaniane było miejsce najświętsze w świątyni jerozolimskiej, do którego mógł wchodzić tylko raz w roku kapłan w specjalnych szatach, o czym możecie sobie przeczytać w Starym Testamencie. Zamieszczam wam tutaj dokładnie rozdział i wersy, w których jest to opisane. Tak samo jak Mojżesz podszedł po odebranie tablic na górze Synaj, tylko on podszedł po te tablice, cały lud został dalej, tak? Do tej świątyni, co przed chwilą powiedziałam, ludzie zwykli też nie mogli wchodzić, tak? Tak jak powiedziałam, tylko jeden kapłan mógł tam wchodzić. To, co mamy w Nowym Testamencie, w kulcie Nowego Przymierza, w kulcie Nowego Testamentu, również wyraża się w zasłanianiu tego, co jest najcenniejsze. Odpowiednikiem w Nowym Testamencie, odpowiednikiem miejsca najświętszego w świątyni starotestamentalnej jest tabernakulum, w którym znajduje się ciało Pańskie, które jest ukryte. Ciało Pańskie jest ukryte w tabernakulum, może go dotykać wyłącznie kapłan, zgodnie z tradycją, i jest prezbiterium, czyli miejsce, w którym odbywa się liturgia, jest oddzielone od całej reszty. To samo dotyczy w pewnym sensie właśnie kobiecej czci, która polega na tym, że należy zasłaniać to, co w kobiecie
tą cześć mogłyby odebrać, gdyby dotarło do niepowołanego wzroku, to co dotrzeć do niego nie powinno, tak? Kobieta nie powinna wystawiać się na widok obcych ludzi, ponieważ byłoby to dla niej hańbiące. Więc dotyczy to właśnie naszej ludzkiej natury, że staramy się chronić to, co jest w nas godne czci. I tak samo właśnie w liturgii, ponieważ są to sprawy najświętsze, to też powinniśmy je z taką czcią chronić. Powinniśmy je, ponieważ są to właśnie sprawy czci najwyższej, najgodniejsze, to powinniśmy je w taki sposób traktować. I tutaj właśnie cisza pełni te funkcje zasłony, ponieważ cisza w pewnych momentach mszy daje nam do zrozumienia, że przy ołtarzu dzieje się coś nadzwyczajnego, coś, do czego dostępu nie powinni mieć wszyscy, a jedynie wybrani, w tym przypadku właśnie kapłani i służba ołtarzowa. Wiele modlitw na mszy przez kapłana jest odmawianych po cichu, a zwłaszcza po cichu odmawiane są modlitwy przeistoczenia, które jest oczywiście takim punktem kulminacyjnym całej mszy, ponieważ w tym momencie właśnie Chrystus umiera. Szczególnie ten moment właśnie przez nas powinien być odbierany w taki sposób, że w tym momencie dzieje się coś najważniejszego, w tym momencie dzieje się coś, przed czym my powinniśmy, wobec czego my powinniśmy zachować taki dystans, że to nie jest coś, do czego my możemy sobie podejść i traktować jak coś codziennego, tylko tam właśnie dzieje się coś zupełnie nie z tego świata. Coś, co dotyka spraw przekraczających nasze możliwości pojmowania. Dzieje się tam właśnie misterium, czyli tajemnica. I ta cisza ma za zadanie o tej tajemnicy nas uświadamiać. Po trzecie, cisza ma także funkcję żałobną. Oczywiście należy to właściwie rozumieć. Powinno być dla każdego oczywiste, a niestety nie jest, właśnie między innymi ze względu na to, w jaki sposób liturgia współczesna często wygląda, że nie daje do zrozumienia wiernym to, o czym powinna dawać do zrozumienia, czyli o tym, że Chrystus umiera na krzyżu, że uobecnia się dokładnie ta sama ofiara, która była złożona na Golgocie, tak, na Kalwarii, gdzie Chrystus umarł za nasze grzechy. Dlatego mówi się właśnie o tym, że gdy jesteśmy na mszy, gdy słuchamy mszy, to stojąc pod ołtarzem przenosimy się tak jakby do tamtych czasów na Golgotę, że przenosimy się właśnie pod krzyż Chrystusa, na którym po ciężkich męczarniach, po ciężkich konaniach On oddał życie. To samo podpowiadają nam cuda eucharystyczne, gdzie zawsze, gdy był oddany fragment mięśnia, tak, gdy przeistoczona hostia, gdy konsekrowana hostia przemieniła się w ciało, rzeczywiste ciało, widoczne i została zabrana do badania przez ekspertów, to zawsze eksperci orzekali, że jest to mięsień, wydaje mi się, właśnie sercowy, w agonii. Zatem również same cuda eucharystyczne bezwzględnie ukierunkowują nas na to, że w hostii jest obecny Chrystus konający, umierający. Jest to prawda, że w misterium Eucharystii mamy również do czynienia z tajemnicą zwycięstwa Chrystusa i zmartwychwstania, ale dotyczy to sfery mistycznej i tego, co już się po śmierci Chrystusa dokonało. Ale w momencie, gdy przeistaczana jest hostia, to znajduje się tam Chrystus konający i Chrystus umierający. Ponieważ jest to uobecnienie, tak jak powiedziałam, Kalwarii. Nie jest to uobecnienie Chrystusa zmartwychwstałego, nie jest to uobecnienie Chrystusa nauczającego, nie jest to uobecnienie Chrystusa jakiegokolwiek wtedy, kiedy cokolwiek innego robił, ale jest to dokładnie Chrystus umierający, ponieważ jest to uobecnienie ofiary. I to jest najważniejsze do zrozumienia, że oczywiście, gdyby nie msza, nie byłoby zmartwychwstania, nie moglibyśmy dostąpić życia wiecznego, więc tak, msza wpływa na to, że mamy do czynienia również w pewnym sensie z Chrystusem zmartwychwstałym. Ale w tej rzeczywistości, w jakiej my jesteśmy postawieni, wobec tego ciała eucharystycznego, które znajduje się na mszy świętej, na ołtarzu, mamy do czynienia z Chrystusem konającym. I to jest niesłychanie istotne, żeby to rozumieć, ponieważ bardzo wielu wiernych katolików, którzy chodzą na nową mszę, nie mają tej świadomości, za co oczywiście nie można ich winić,
ponieważ no, nowa msza jest tak skonstruowana, że nie przekazuje tej prawdy. Księża nie są nauczani w taki sposób, żeby tę prawdę przekazywać wprost, w sposób oczywisty, precyzyjny i konkretny. Atmosfera, jaka jest na nowej mszy, niestety nie daje do zrozumienia tego faktu, że w tym momencie mamy do czynienia z Chrystusem umierającym. Bardzo często na nowych mszach akcent z tego, co dzieje się rzeczywiście w tym momencie, w momencie mszy, w momencie ofiarowania, przesuwa się na to, co my zyskaliśmy dzięki tej ofierze. Czyli akcent przesuwa się na zmartwychwstanie i na naszą radość zmartwychwstania. Na naszą radość tego, że Chrystus wysłużył nam zbawienie i na naszą radość tego, że możemy dostąpić tego zbawienia. Jest to swojego rodzaju pomieszanie, ponieważ mamy na mszy do czynienia z zupełnie inną rzeczywistością. I dlatego we mszy świętej, tradycyjnej, we mszy trydenckiej, wszystko jest ułożone w taki sposób, żeby tam, gdzie trzeba, akcentować zbawienie, akcentować naszą radość, naszą nadzieję, bo i na to jest przestrzeń, ale jest na mszy przede wszystkim miejsce na adorowanie ofiary Chrystusowej i to msza trydencka przekazuje w sposób doskonały. I właśnie pod tym względem cisza daje nam do zrozumienia coś, to, że dzieje się również coś smutnego, że dzieje się coś, co powinniśmy, nad czym powinniśmy tak naprawdę ubolewać. Jeśli po przeistoczeniu bądź w okolicach przeistoczenia będziemy mieli do czynienia z jakimiś radosnymi piosenkami, na przykład właśnie o zmartwychwstaniu albo o naszym spotkaniu z Chrystusem, jak to często się akcentuje na nowych mszach, że powinniśmy się cieszyć dlatego, że jesteśmy tutaj z Chrystusem, to nie daje to wiernym do zrozumienia tego, że mają tutaj do czynienia z Chrystusem, ale mają do czynienia z Chrystusem umęczonym za ich grzechy. W mszy tradycyjnej nie ma możliwości, żeby w okolicach ofiary, w okolicach przeistoczenia, gdzie właśnie obecnie się ofiara Chrystusa, były jakieś niestosowne pieśni, które miałyby akcentować naszą radość. W okolicach przeistoczenia na mszy trydenckiej usłyszymy pieśni bądź o właśnie ofierze, dziękujące za tę ofiarę, bądź adorujące ciało Chrystusowe, bądź właśnie skupiające się na tym misterium eucharystycznym, na tym, że jest tutaj żywy Chrystus obecny w konsekrowanej hostii. I to jest właściwe ukierunkowywanie intuicji wiernych. Intuicja wiernych nie powinna kierować się w tym momencie na radość zmartwychwstania. Powinna się kierować na żal za grzechy, z powodu których Chrystus cierpiał i na to, aby wzbudzać w sobie wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. I tutaj właśnie w kwestii tego przeistoczenia, które kapłan na mszy trydenckiej wypowiada po cichu, to my wiemy, że dzieje się zarówno coś niesłychanie ważnego, ale wiemy także, że dzieje się coś przykrego, nad czym powinniśmy ubolewać. W mszy nowej kapłan wypowiada wszystko głośno. We mszy świętej nie ma atmosfery tajemnicy. Jeśli w nowej mszy dojdzie właśnie jeszcze, dojdą pieśni, jakieś śpiewy czy modlitwy akcentujące naszą radość, to intuicja wiernego jest ukierunkowana całkowicie błędnie. Czwartą funkcją ciszy jest funkcja, którą ja nazywam funkcją małej, funkcją przeżycia małej pustelni. Chodzi mi o to, że w dzisiejszym zabieganym świecie nie ma tak naprawdę przestrzeni na to, żeby człowiek miał okazję się wyciszyć. Msza święta trydencka jest skonstruowana w taki sposób, że daje wprost idealne, perfekcyjne warunki współczesnemu człowiekowi do tego, żeby tej ciszy, której tak potrzebuje, doświadczył. Jest czymś oczywistym, że człowiek potrzebuje w życiu bardzo często zwolnić, że człowiek powinien się wyciszyć, że człowiek powinien znajdować czas na to wyciszenie. I zwłaszcza, że właśnie, tak jak powiedziałam, te czasy
bardzo temu nie sprzyjają, bardzo mocno. Być może są takimi czasami, które najmocniej nie sprzyjają temu wyciszeniu. Wiadomo, rozwój technologii, dużo pracy, konsumpcjonizm. Wszystko jest po prostu nakierowane na to, żeby cały czas coś się działo. I przez to człowiek nie ma szans, nie jest nawet zachęcany do tego, żeby miał chwilę, nawet nie tylko po to, żeby odetchnąć i odpocząć, ale także po to, żeby mógł zająć się sprawami swojej duszy, czyli zajrzeć w głąb swojego serca, uporać się ze swoimi jakimiś tam grzechami, niedoskonałościami, pomodlić się, zwrócić się bardziej ku Panu Bogu, przypomnieć sobie o swoim ostatecznym celu, przypomnieć sobie o śmierci, uformować bardziej te swoje wnętrze. Jest to oczywiste, że nie da się normalnie żyć bez przeplatania życia czynnego życiem kontemplacyjnym. I msza trydencka jest skonstruowana w taki sposób, że współczesny człowiek odnajdzie w niej tę przestrzeń, której tak potrzebuje. O ciszy, o tym, że cisza jest potrzebna do prowadzenia właściwego życia, wiedzieli wszyscy, tak naprawdę ludzie od samego początku, wszyscy chrześcijanie od samego początku doskonale wiedzieli, że bez ciszy nie są w stanie prowadzić prawidłowego życia. Ponieważ życie będzie zdrowe dopiero wtedy, jeśli będzie napełnione również właściwym życiem duchowym. Dlatego pierwsi chrześcijanie udawali się na pustelnie po to, żeby prowadzić pogłębione życie duchowe. We wschodnim mistycyzmie funkcjonuje pojęcie hezychi, które z greckiego oznacza właśnie wyciszenie. Hezychia to jest właśnie taki stan, do którego mnisi dążą, który jest stanem wyciszenia. I tak jak właśnie powiedziałam, msza trydencka, która ma przestrzeń sprzyjającą temu wyciszeniu, zbliżającą nas do tej właśnie hezychi, jest przestrzenią, która pozwala współczesnemu człowiekowi doświadczyć tej małej pustelni, która jest dla niego niezbędna. Współczesny człowiek oczywiście nie może odciąć się całkowicie od świata, nie może zostać pustelnikiem, zwłaszcza człowiek pracujący, człowiek, który ma rodzinę, człowiek, który zajmuje się życiem rodzinnym, zawodowym, nie może oczywiście odejść na pustelnię, chociaż rekolekcje jakieś w ciszy są oczywiście zawsze pożądane, są aprobowane dla każdego tak naprawdę, ale jeśli i na to nie ma czasu, to przynajmniej ten raz w tygodniu na mszy właśnie trydenckiej człowiek współczesny ma okazję głębiej, dłużej doświadczyć tego wyciszenia, na które być może ciężko jest mu też znaleźć czas w ciągu dnia, zabieganego dnia, tak? Od rana do nocy, jeśli człowiek pracuje i zajmuje się rodziną, to tak naprawdę pada zmęczony i nawet jeśli znajdzie czas na modlitwę, to będzie to mniej czasu, będzie to czas mniej intensywny niż może to spędzić na mszy świętej, ponieważ tam przestrzeni na te kontemplacje jest bardzo dużo. I dlaczego na mszy właśnie ta przestrzeń, szczególnie na mszy, jest potrzebna? Dlatego, że na mszy spotykamy się z, tak jak powiedziałem, tym, co jest najwyższe. Spotykamy się z Panem Bogiem. I tej ciszy my potrzebujemy przede wszystkim po to, żeby zrobić rachunek sumienia i uporać się z tym, co nam przez cały tydzień nie dawało spokoju. Na mszy mamy taką przestrzeń, dzięki której my możemy jakby odnowić swoje życie duchowe i nabrać tych duchowych sił na kolejny tydzień. I jest ogromnie przykre i tak naprawdę karygodne, że nowa msza odbiera współczesnemu katolikowi, współczesnemu wiernemu katolikowi tę możliwość. Ponieważ nowa msza przestrzeni na kontemplację ma niewiele, a także samej kontemplacji nie sprzyja. Ponieważ nowa msza nie tylko, co jest tutaj najważniejsze, bo właśnie o tym rozmawiamy, nowa msza nie tylko nie ma za dużo miejsca na ciszę, ale także nie sprzyja temu podnoszeniu ducha do spraw najwyższych. Nie sprzyja kontemplacji przez to, w jaki sposób ona jest często sprawowana, w jaki sposób wygląda. Tak naprawdę nowa msza idealnie wpisuje się w te codzienne życie, gdzie nie mamy do czynienia tak naprawdę z niczym nadzwyczajnym, tylko jest po prostu jakimś tam elementem być może bardziej radosnym, być może dającym nam jakieś powierzchowne poczucie szczęścia,
ale jednak nie odnawiającym naszego życia duchowego w taki sposób, w jaki mogłoby się to odbyć na mszy, która jest doskonała. I tą mszą jest właśnie msza trydencka. Na tym, myślę, możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. I jeszcze tylko dopowiem, że tak jak już wiele razy mówiłam, nie chodzi o to, że osoby chodzące na nową mszę są w jakiś sposób gorsze, że osoby na nową mszę, które chodzą, są mniej święte, czy jakiekolwiek inne. My, tradycjonaliści, nie oceniamy tych osób, nie oceniamy także księży, którzy sprawują nową mszę. Chodzi tutaj o to, że nowa msza przez swoją specyfikę daje mniejsze, słabsze warunki do rozwoju duchowego. I my, tradycjonaliści, chcemy osoby, które chodzą na nową mszę, zachęcić do tego, żeby przyszły na mszę tradycyjną, ponieważ tam odnajdą pełnię katolickiej duchowości, której na mszy nowej jest tak naprawdę tylko niewielka część, a nawet jest ona przysłonięta przez wiele tendencji, które są niekatolickie. Jeśli filmik Ci się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Możesz też skomentować i widzimy się w kolejnym odcinku.